Chrystus przyszedł po to, aby służyć. I my jako obywatele mamy także służyć. Mamy służyć drugiemu człowiekowi. Abyśmy potrafili nieść razem pokój, miłość, a nie niezgodę, nienawiść, zazdrość. I jak słyszeliśmy, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, mówi Chrystus. A prorok Izajasz w tym dzisiejszym czytaniu mówi o tym, że Duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. I każdy z nas przez Boga został namaszczony. Życie na własnej ziemi, ale w obcym państwie, nie było wcale łatwe. Dlatego tak powszechnie było pragnienie prawdziwej wolności. Trzeba było jednak na nią czekać aż do listopada 1918 roku. Entuzjazm towarzyszący odzyskanej niepodległości był nie do opisania. Podobnie trudno wymienić wszystkich, którym tę wolność zawdzięczamy. Uosobieniem czynu zbrojnego stał się marszałek Józef Piłsudski. Zaś równolegle prowadzonej akcji dyplomatycznej Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, że obdarzeni geniuszem przywódcy nie zdołaliby niczego osiągnąć, gdyby nie postawa obywateli.